Bedeker Ewangelii Gaudium. W sercu Boga jest szczególne miejsce dla ubogich. Matka Teresa mówiła do z wszystkich swoich ludzi dookoła, którzy ją otaczali, którzy z nią pracowali, byli. Mówiła pewne takie zdanie do nich: Czy wiesz, co Jezus powiedział? A potem mówiła takie zdanie: Jezus powiedział, że wszystko to, co uczyniłeś, co uczynisz najmniejszemu, to tak, jakbyś mnie uczyniła. A potem wpatrywała się w swoich słuchaczy i szukała w nich Jezusa. I myślę sobie, że dokładnie o tym właśnie mówi nasz papież w ostatniej adhortacji do nas, do nas wierzących i do nas szukających Boga, że Bóg ukochał ludzi ubogich, jest w nich coś takiego, że sam wybrał tą drogę, żeby stać się ubogim i taki do nas przychodzić. I chce, żebyśmy w ubogim właśnie Jego szukali. Mało tego, nasz papież mówi, że możemy się uczyć od tych ubogich. Jest niesamowite, że, daje, że, że mówi, że by dać im też miejsce do ewangelizacji. I czego oni mogą nas uczyć? Oni znają Jezusa cierpiącego. Oni znają tajemnicę cierpienia, którą można poznać tylko z miejsca bycia ubogim. Oni współodczuwają, przeżywają pewną tajemnicę, która jest. Ma wielką mądrość w sobie, której my, ludzie, powinniśmy poszukiwać, którą Bóg też ukochał. I sobie tak myślę, że gdybym ja odnalazła w sobie takie miejsce tu, w środku, takie ubogie, to jest już połowa sukcesu, bo to znaczy że tam jest Jezus, że tam On jest, bo tak powiedział przez Słowo, a to oznacza, że ja Go odnalazłam.